czyta Wiktoria Otulakowska. W piątek, 27 grudnia 1918 roku, w południe, Polacy zorganizowali pochód dzieci pod bazar. W demonstracji brało udział 10-12 tysięcy dzieci. Na chodnikach towarzyszyły im tłumy dorosłych. Komunikacja została wstrzymana. W godzinach wieczornych w bazarze miał odbyć się wielki raut na cześć Paderewskiego i oficerów alianckich z udziałem bardziej znanych osobistości polskich z Poznania i okolic. Po południu goście zamiejscowi zaczęli się zjeżdżać do miasta. Centrum zainteresowań polskich był bazar. Była to nowa demonstracja polska. Nacjonalistów niemieckich szczególnie drażnił fakt wywieszania przez ludność polską flag angielskich, francuskich i amerykańskich. Polacy te narody traktowali jako sprzymierzeńców i sojuszników. Dla Niemców były to flagi państw wrogiej koalicji. Około godziny 15:30 uformował się pochód niemiecki, składający się z orkiestry, żołnierzy, granadierów i cywilów. Przystąpili do usuwania flag alianckich i polskich z balkonów i okien instytucji i mieszkań polskich. Uzbrojeni niemieccy oficerowie, żołnierze i uczniowie szkół średnich strzelali z rewolwerów. W tym momencie do akcji wkroczyły oddziały polskie. Polacy znajdujący się na ulicach miasta zareagowali czynnie. Nie znając celów przyświęcających demonstrantom niemieckim, sądzili oni, że Niemcy idą na bazar. Rzucono hasło: obsadzić domy i nie zezwolić Niemcom przejść pod bazar. Jeżeli będzie opór, użyć broni. Przed bazarem doszło do strzelaniny, która spowodowała rozproszenie demonstracji niemieckiej. Realizacja Fundacja Słowo i Kropka. Projekt został współfinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego.